A co ty kurwa myślisz, że wam po mnie wpierdolę? Moja ulubiona scena z tego filmu. Albo... Co ty kurwa dziwko szmato pierdolona ty? Dałeś mi dwa buty, jeden za mały. Nie. Wyłączyłeś przeglądarkę? No nie, stay. Tak. No to jest ten, to jest nowy porządek, co ty mówisz, a niebezpieczne kobiety to jest inna część, to jest to druga. No bez kitu nie, na pewno. Dobra, mogę się założyć. Dobra, o co? Odykę. Dobra. O stówę? Nie, no. Podbijam. Nowe porządki. Ej, nie mogę potwierdzić, bo nie mam kontraktów, czekaj. Muszę wyjść i kontrakty dać. No, pierwszy link na YouTubie właśnie przejebałeś wych, ale to nawet dla mnie lepiej, będę miał na pachę. Bardzo pierdolona ty. Pięć kontraktów. W scenie widzisz tego. To jest Bogusław Linka? Tak. On nie grał w dwójce. To niebezpieczny. Powiedz ci o tym nic nie miał. No tak myślałem, że się kurwa wyciszyłem. Pojebało cię kurwa szmata pierdolona, Pitbull nowe porządki. Co? To był Sławlina, który nie grał w niebezpiecznych kobietach. Wszyscy słyszeli, dycha na pointer. I wygrałem dycha. No, ty to przejebałeś życie, jak było. A czekaj, a ten nowy niebezpieczne kobiety? No. Czekaj. Niebezpieczne kobiety. Chyba, że... Aha! Ej, to ja nie oglądałem Niebezpieczne Kobiety, tylko te nowe porządki. A no. Dobra, no przejebałem dycha. Kurde, a to dobrze, to sobie obejrzę jeszcze ten, tak to dzisiaj. No, ja mam, no, mówię ci stary, ten film jest boski, a postać... Czekaj, chwilę. Tak to się odmienia, cukier, cukra. Ej, to się zgłoś do Michała, bo Michał ma moją dychę. XD. Standardowo w tej klasie, kurwa. Stoimy pod sklepikiem i ten. I ktoś do Włodka, ej Włodek, bo ty mi wisisz 2 złote. A Włodek do mnie, ej Sindu, bo ty mi 2 złote wisisz. Nie, no ja do niego tak powiedziałem. A wtedy, no. To od razu prosić. A ty faktycznie mu wisisz, Sindu? Co? A faktycznie mu wisiałeś? No. Wisiał. Nie no, bo Michał miał mi kupić Rocket League'a, nie? Ale za 50 zł trochę sporo i czekam aż stanieje. Michał? No jestem, wróciłem. Jak coś to oddaj dychę tą, co ci dałem Sidowi, bo przegrałem. No. Muszę kupić 5 kontraktów jeszcze. Tak, no, ja ogólnie. Chyba jak sobie tak myślę o tym, że ja się będę w YouTube, nie? To ja wymyśliłem coś takiego. O Boże, ale ty zobaczysz, jak będę już was wiózł. Ale w sensie co? Zobacz. Zamienisz miejscami tak, że Klaudia będzie siedziała z tyłu ze mną, a Sylwia z tobą z przodu? Nie. Come on, graj ze mną. On jest za dwóch. Nikt cię nie lubi. Nie. Prawdziwa miłość to dar od losu. Prawdziwa. Za tydzień będziemy śpiewać sobie Michałowi. Michałowi będziemy śpiewać 100 lat, on wyłoży się tato. No tak, tak. To już więcej Adam to zrobi. No Adam, kąpielówki będzie miał tylko. Pa.
Kurwa, gdzie jest ten Paweł, a jebany chuj? Dobra, wszystkich pokontraktowałem, wydałem całą kasę, jaką miałem, to może... A nie, jeszcze chwilę, bo czekaj, mamo nie wołem. Halo, witam serdecznie! No cześć. No halo. Gdzie poszedł Paweł, a w ogóle? Zadwół poszedł. A jest tam mój ulubiony aktor z poprzedniej części? Czyli ten, który powiedział, a ja wam kurwa dwóm nie wpierdolę? Nie, Ronaldo nie ma. Nie wiem, bo ja pierwsze części nie oglądałem. Aha, lol. Pierwsza część lepsza. Nie no, dobra, nie wiem, bo się nie oglądałem drugiej. Druga, wydaje mi się, no nie wiem jak tam z pierwszą, ale no jak ten cięty, śmieszny... Elo, moje kochane miczki. O, jest, Paweł, wbijaj nawet. Esti, tu coś ty spierdolisz z mikrofonem? To jest ten, Zalma, jeden od Adama i jeszcze wewnętrzny. Przynajmniej ja cię tak słabo słyszę, nie to, że cię słabo słyszę, to jeszcze nie rozumiem praktycznie. To na koncie powiedział Artur, na koncie Zaka Brola. Ja. Arty. Arty to kurwa. Tu mamy Maka. Nie, no to my się. No się bym nie może. Ale ten... weźcie tu. Kolejce. Kurwa, zapraszasz kogo, że mam kolejkę. Chciałem, no będzie lista z producentem. Białasek nie gra. Dobra, to co? Gramy? Co? To co, trójkę gramy? Jaką trójkę? To jest za nim, przydałem się. Ja gram z Michałem w FIFA. Ale nie o ciebie mu chodziło. Kurwa. Co? Spalań Pawła i on. To jest trójka. Kurwa, masz takie chujowe teraz mikro, że cię w ogóle złaźnie idzie. No i dobrze, pierwszy. Co, wcześniej mi przeszkadzało, ja to robiłem tak. Dalej przeszkadzał. No, świetnie. Tylko teraz nie dość, że masz chyba mikrofon i dalej napierdalasz, no to jeszcze nikt ci nie rozumie. Nigdy nie rozumie. Dlatego chodzę do specjalisty. Co, znaleźli chorobę na raka i dawne? Nie. Czy ja powiedziałem znaleźli chorobę? Ja pierdolę, jaki jestem zjebany. I najgorsze jest to, że ja zawsze kurwa powiem coś źle i później sam już że źle powiedziałem taki rak. Pablo dżungla czy top? Ten, że chcesz. O, ty mi. No, to samo. Czym byś zagrał? O, właśnie o to chodzi, że nigdy nie wiem, jak chcę zagrać i zawsze wychodzi w ostatnich 10 minut. To nie dbało. I zawsze później jak gram meczek mi nie idzie, to mówię, kurwa, co mnie skusiło, żeby to piknąć. A jak mi idzie, to mówię, ale ja jestem zajebisty, widziałem czym zagrać. Nasze Fajewski to po prostu zawsze rami i po prostu nie przyznaje się. Co nie, Artur? Ale o co chodzi? Właśnie, sami widzicie. Kurwa, nie wierzę, ty master grzanka. Kto ty zaprosiłeś? No, chcę. Niech będzie to Discorda. No, myślałem, że...
Ultra fany. Dobrze opalał chyba Discord, jak bym powiedział. Czemu Michał się nie odzywa, jak gra? Tak się skupia? Nie wiem, bo nie. Może strach. Kto cały czas odrzuca Pawła, tych kurczów? Nie odrzucam, kur. Gdybym odrzucił, to byś napisał, że odrzuciłem ja. A może by nie napisało? Może ktoś go przenieść? Nie mamy. Nie mamy wody chyba. Nie chcę mi się tam przechodzić. Zostań z nami. Nie chcę mi się przechodzić. Hej, kurde. Czym ja chcę zagrać? Artur, dobry pik na topa, dawaj. Gang Draven. Nie potrafię gangflankiem grać. Draven. No chuj, Artur mnie zachęcił. Przecież ja grałem ostatni raz gangflankiem, to chyba ani jednej beczki nie rozwaliłem w meczu, co nie? No wiem. W ogóle piorunki? Pod GPK ta. Dobra, dawaj trendy. No już pikłem. O Jezu. Chuj, no jak przegramy, to twoje winy. Ty miał wziąć trendy wikinga jak ja wczoraj. Niby trenda wikinga, ale bez gravesa dżungla to już się nie radzi. Nie, no na początku wyjebałem go, potem jak kupiłem wodkę solo. Jak kupiłeś wodkę dopiero. Michał, czy z nich zdychał? Dobra, idę do tych chuj, bo kurwa będę płakać. No i dobrze. Artur? No? Masz jakiegoś starego Worda? 2007 albo 2010 na płycie? Na płycie nie. A instalkę? Może chyba, jak znajdę, to ci powiem. Bo chyba coś tam się znajdzie takiego. To muszę sobie zainstalować. To są dźwięki z FIFA, czy co? Słychać to cały czas? No. Okej. Okay. Teraz nie słychać. No nie. Kappa, a nic nie zrobiłem.
sorry. Co się stało? To wygracie ten 4x4 czy coś takiego? Nie. Nie. Bez okropu. Dobra. Oni grają w czwórkę chyba. A ja idę rozjebać Michała Fiwę. Raczej odwrotnie. Dobrze mu powiedział. Ty się w majstra robisz? O kurwa, nie! Pomyślałem, tak, że się dołączyłeś. Nie, Michał. Fuck, my life. Sorry. No, zapraszam. Dobra, jeszcze raz się wysłałem. On prędzej mówił, ale nam powiedzieli. ale ci powiedział, nie? Ale ci powiedział. Fajne stroje. No. Ja jestem chyba brązowe, ile pamiętam. Gdzieś tego napastnika? No. To jest ten napastnik, który strzelił Barcelonie 3 bramki w ostatnim meczu. Czy tam 2. Mhm. W każdym razie Kozak. Dokładnie 3 punkty. Jeśli wygrają ten mecz, zrównają się z nimi. A stamtąd już prosta droga do zbudowania... Kurwa, Renato Sanchez. Moja zmora. Zawodnicy rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. Blisko pole karne. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. O matko. Dybala. Cuadrado. Pięknie go minął. Ej, Show. Moje oczy nie są do grania w FIFA dzisiaj. Martial. Mówisz? O matko. Wszystko Dybala. Mi się rozmywa. Cuadrado. No, może być groźnie. Ale to nie o tym chodzi. Pianić! Pewnie zastanawia się, jak... Jak się rusza wszystko, to mi się rozmywa. Najwyraźniej nie jesteś tak schlany, że no, do nieprzytomności, bo nie poszedłeś spać. Więc no, teraz jak ja spałem do 14. To teraz nie maruj, zrób ten graj. Piszczek. Renato Sanchez. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Dala. Czemu obrona zeszła w ogóle na jedną stronę? What the fuck? Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Tak, tak, bramka, piłka. Ej, tłumacz, niczemu moja obrona zeszła tylko na jedną stronę? Nie wiem. Popatrzmy jasno. Czy wszyscy byli na prawej stronie? Przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Paulo Dybala, proszę bardzo. W 10 minucie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Już blisko pola karnego. Jest dośrodkowanie. Dobry przechwyt obrońców. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Zdecydował się na strzał. Dobrze. Tak, tak, mamy bramkę. O, strzeliłem. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Fantastyczny strzał po ziemi. Bałem się, że będzie tam spalony, jak podawałem. Bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. No widać, że piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Chciałbym to zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że wyjdzie poza boisko. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Martial. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? No, już blisko pole karne. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Ależ ładne, techniczne zagranie. Martial. Kurwa, czemu do niego? Ja pierdolę. Debile. Pięknie zgrywa głową do partnera. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Weź, przestań przekonać tą piłkę. Nie ma głupich strat. Wspaniale przechwycił. Ja pierdykam, stoisz pod tym polem karnym, się kręcisz. Niestety, w kółko. A moi obrońcy ogłupiali.
Ja pierdolę. Kwadrato. No co jest kurwa z tymi rycami? Lolala, znikam stąd. Przecież oni nie potrafią mi się piłki odebrać. Jak stoisz obok nich. Dobra pozycja do oddania strzału. Dośrodkowuje. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Pianić. Pianić. W ogóle, jak ostatnio grałem w Huntera, to zakroja Huntera robię tylko i wyłącznie pod, ten, pod dribbling. On ma tempo, mój Hunter ma tempo 90 coś, a strzały ma 60 coś. A on na napadzie gra cały czas. Dobrze, wygrał to start. Chociaż mu tam dałem, że chce być na pozycji SPO, to i tak go cały czas rzucałem na napastnika. On po prostu bieg, jak dostaje piłę, to wyprzedza wszystkich. No, to tak jest. To jest coś takiego, że ja biorę piłkę, biegnę między wszystkimi obrońcami i strzelam i najczęściej nie trafią. Zawsze było mówione, że tempo wygrywa. No, ale to jest coś takiego, że dobiegam do bramki i tak nie strzelam, bo... A to słabo strzelasz. No, to jest słabo strzelam. Raz na któryś wejdzie, ale najczęściej nie. Zagrożenie powinieneś wbiegać z tą piłką w tej bramce. Bramkarz nie powinien cię wyłapać. Dobre przejęcie, brawo. No, może być groźnie. Nie kręć tylko. Teraz szansa na prowadzenie. Gol, kapitalna sytuacja wykorzystana. I dzięki temu prowadzą. Zakręcił. Podałem i strzelił. Quadrado. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. Dybala. Martial. Co ty mi zrobiłeś, kurwa? On na czworaka poleciał. No i tak wiem, że będziesz strzelał. Aha, i nauczyłem się w ogóle grać, żeby nie wykorzystywać mu całej kondycji przez mecz. Znaczy tak, żeby rozmieścić sobie tam. No bo wiesz, jak się gra jednym zawodnikiem, to jest dużo trudniej utrzymać mu kondycję normalną, niż jak grasz wszystkim. Zgadza się. Martial. Tak, tak, proszę państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Ależ to było precyzyjne, mierzone uderzenie. Wrócił chyba. Jest z wakacji. Kurwa. Ależ pięknie, poszli za ciosem. Spójrzmy. Ekspresowo strzelili te dwa gole. 3-1. Ten atak, ej, cały atak ci strzelił gole. Ja, ale ja. Ej, kurde. Co to miało być? Quadrado. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Szansa! Nie, jaka petarda. Musiał trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. No trochę. Ale on jest najlepszy, kurwa. Jaki jest zajebisty, Paulo Dybala. Się z nim super gra. Paulo Dybala. Ten, co strzelił Barcelonie ostatnio 3 bramki. Paulo Dybala. Blisko pole karne może strzelać. A nie, jak bardzo strzelił, to dobrze. Fajnie jest. Ja jestem za Realem, Tomek. No, to ja jestem za Barcą. Kurwa, to źle. O. Świetnie rzucił prostopadle. Nie. Ale podałem kurwa. Ależ precyzja, niesamowite zagranie. Castro. No, już blisko pole karne. Oddaje strzał! O matko, już miałem obrońcę na plecy. Świetnie wyłapał tę piłkę. Pjanić. Dybala. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Martial. Dostrzegł partnera. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Czemu? No,
trwa oblężenie bramki rywala. No przecież piłkę miałem! Co za tek? I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Matić. Ależ precyzja. A pierdole. Draxler. Dobra pozycja do oddania strzału. Z łatwością uwolnił się spod opieki. I co to było? A jednak karny, serio. Przecież wyjąłem ci tą piłkę. Czy to zobaczysz powtórkę? No to zobaczę powtórkę. Karny! Żółta kartka dla faulującego. Tylko żółta kartka. Za to zagranie powinien obejrzeć czerwony kartonik. Na powtórce widzimy wyraźnie, że... wyjąłeś mi tą piłkę. Chyba moimi nogami. Nowy bramkarz, kurwa. Donnarumma. Ale wyczuł, kurde. Ale wyczuł. Ja też na z reguły strzelam, wiesz, dlatego. Co? Ja też tam z reguły strzelam, dlatego tam się rzuciłem. No wiem, że tam z reguły strzelasz, bo zawsze się tam rzucam, jak strzelasz. I zawsze mówisz, że cię wyczułem. Ajajaj. Nie. O dobrze. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. O ty kurwo głupia ty. Tak, tak, Sanchez robisz, tak. Dobrze. Draxler. On ma dobre strzały z daleka właśnie, Draxler. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Wiem. Ja jak Hunterem strzelam, zawsze jest daleko. Co? Czemu ty tego nie wziąłeś? Kolasinac. Kurwa nie! Udało się przejąć. No, kto przejmie tę no piłkę? Czemu moi się zderzyli? Quadrado. Już blisko pola karnego. Ale Dybala ma kontrolę nad piłką, ja pierdzielę. Jebacie szafrański. Renato Sanchez. Czyli pewnie przegrywa już. Ja też nie mogę grać gangplankiem. No akurat mi fajnie teraz się gra, tylko że przed nami końcowe 30 minut. Przeciwnik jest porównywalny. Jak to przeszedł? Zaraz ci powiem, jak to przeszedłeś. Gówno, nie ma. No, jeszcze będzie... Piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Kolasinac. O! Do tej bezpańskiej piłki. Dostaje wsparcie. Prostopadle, udanie. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała. Co ty mi zrobiłeś tamtemu temu kanta? Czy chłopak położył? No, z tego miejsca można strzelać. Daniel, wesz, pulisz. O Boże, za lekko, za lekko, kurwa. Bramkarz łapie piłkę. Prawie, ale noż, nie opanował piłkę. Czemu ja ci kopę w tą piłkę, po czym ty mnie blokujesz, że nie mogę do nich dojść? Renato Sanchez. Aj, Dybala. Dembele. No, co ja zrobiłem? Nie ten klawisz. Odrzutu za miałem kliknąć Y, żeby tamten wybiegł, a ja kliknąłem X i wybił. Ponownie out. Łukasz Piszczek. Draxler. No, już blisko pole karne. Jest szansa. Piękna interwencja. Nie strzał. No cóż on najlepszego zrobił? Po co ten strzał? Nie mam pojęcia. Pozostali zawodnicy też nie, patrząc po ich minach.
Niestety, stracił piłkę. Dobre podanie. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Kurwa, już podawałem. Castro. Spalony. Zgadzam się z decyzją arbitra. Więc wiedziałem Holmgierwko od razu. Prawie minimalny. To słyszysz? Zaledwie 15 minut co? Do końca drugiej. To słyszysz? Chorągiewkę słyszysz? Że wiedziałem, że chorągiewka jest podniesiona. To już wiedziałem, że ten jest spalony. Między dwójką graczy. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Nie do tego, ja pierdolę Sancheza może. No nie. Znowu są w posiadaniu. Ej, i znowu moja obrona z jednej strony. Quadrado. What the fuck? Nie interweniuje. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Jasno tu widać, że mający przewagę gospodarze grają na ustawie. Gdzie graje na czas? Już się też Pakowski opierdzielał. Ja pierdolę, żeś to kurwa podał. Jezu! Swojej irytacji opóźnianiem gry przez gospodarzy. Pamiętasz, co chciałem zrobić? Nie. Draxler. No tak, jak ci strzeliłem Dembele. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Oh. Kante. Dybala. Kante! Przecież kurwa Kante jesteś szybszy. No dobra, nie jesteś, no? Ale chuj. Ja, no Kante nie jest szybszy. Od Sancheza. Kolasinac. Ziemię tutaj wślizgi. Ale musisz przyznać, że Sanchez ci robi wielką robotę, nie? No on jest do biegania, no, ale strzelać tutaj. Znowu są w posiadaniu piłki. Ale się tnie. Ale ja pierdykam. Blisko pole karne. Nie! Groźnie, może strzelać. Dybala! Tak, to jest bramka, proszę państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Świetnie to zrobili. Kilka podań, dogranie i perfekcyjne wykończenie akcji. To w zasadzie potwierdza... Czemu moja broń znowu była tylko na jednej stronie? Ja jej nie ogarniam. Nie da się ukryć. Byliśmy świadkami pełnego... Jak biegniesz jedną stroną, to tam się cała zbiega. ...naprawdę emocjonującej gry, ale tylko ze strony jednej drużyny. Próbował, ale nie udało się. Jeszcze te lagi, kurde, wkurzające. Barzagli. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobra, kurwa, wypad. Bez przesady, koniec zabawy. Pobawiliśmy się fajnie, było tak super. Pjanić. Bardzo dobrze grają piłką, podania są precyzyjne, świetnie się rozumieją. Przyjemnie się ogląda takie zrozumienie między zawodnikami drużyny. Każdy z nas ma miejsce na boisku, a piłka chodzi... Adasz. Koniec meczu, 4-1. Dobra, jeszcze tego grasz? Jeszcze jeden mam skład. Ale mój skład już tego nie wytrzyma. Musiałbym mi kupić ten... kondycję, a nie mam kasy na kondycję. A ile mają kondychy? Ci mówię. Po 60. Czasem 70. A masz kogoś, żebym od ciebie kupił? Czy nie posiadasz? No, mam coś. Zadzwonię na chwilę.
Ach, Artur, więc cię jest złam. Szybko poszło. Dobra, zobaczmy, czy są ludzie dobrze wciśle. Czemu owce opuściliście? Aha. A, bo owce nie można przejść, prawda? Ja też ze dwóch. No, fragment klucza dostałeś, Zakro. Gra ktoś Aramka? Nie. Nikt? Really? Serio? O, Master Grzanka gra. Chodźcie na wieś. No, wiedziałem, że na ciebie mogę. DDS grasz? Nie, obiec mam teraz. Dobra.